Dla nas tak naprawdę spotkanie się zaczęło od 30 minuty. Wtedy coś się zaczęło dziać. Były sytuacje i były bramki. To najciekawsze fragmenty tej pierwszej części meczu. Tu akcja Górnika, strzału. To był ten początek, Vanasia. Tak, dokładnie, gdzie rzeczywiście troszeczkę przypadku było w tej akcji. Vanaś już po raz pierwszy strzelił. Dużo nie brakowało. A to właśnie 36 minuta. Aleksander Kwiek, tak. Jakby od niechcenia, no dokładnie, ale jak dokładnie. Fantastycznie. Nie było łatwo oddać ten strzał, bo nie miał miejsca, widzimy, ale praktycznie nie robiąc rozbiegu, oddał piękny strzał, no idealne bramki, no, można powiedzieć, bramka. I kołyska dla córki Grzegorza Bonina, o tym już wiemy. Zagłębie próbowało odpowiedzieć, Dawid Pizga strzela, Adam Stachowiak broni. Tak, piękny strzał Dawida Pizgi, według mnie najlepszego zawodnika swojej drużyny. A to kolejna akcja Górnika, świetnie tak, uderza Sikorski. Świetne uderzenie z lewej nogi i trzeba jeszcze bardziej pochwalić Isajlowicza. No i właśnie, 45, to już chyba nawet 46 minuta, dośrodkowanie Kwieka, piłka trafia gdzieś tam w Vanasia. Ciężko nam o to było powiedzieć. Nie możemy w 100% rozstrzygnąć się tej sytuacji. Czy piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową? Ale ja bym wrócił jeszcze do tego sprytnego rozegrania. To jest naprawdę bardzo, bardzo mądrze rozegrany rzut rożny. No to wszystko świetnie się kończy w tej pierwszej połowie, bez wątpienia dla drużyny Górnika Zabrze. Jeszcze raz mamy tę sytuację. Może boczny sędzia by nam chyba wszystko powiedział. Nie może udzielać wywiadu. No tak. 58 minuta, tak strzela Daniel Sikorski. Świetne ułożenie przede wszystkim przy tej bramce. Ciężka pozycja widzimy, ale siła uderzenia była naprawdę duża, że tutaj Isajlowicz nie miał żadnych szans. Zagłębie zerwało się w tym meczu raz, no tu jeszcze radość Sikorskiego, to jest 63 minuta, rzut rożny Pizgi, Pawłowski, tak, bardzo 1-3. Pawłowskiego tutaj bramka, ja powiem tak, i Pawłowski i Pizga rzeczywiście robili co mogli, jeszcze Hanzel do tego. I tyle. Zbyt mało, żeby wygrać tutaj w Zabrzu. Było 3-1 dla Górnika. Dla Górnika to było mało. Rzut rożny, Gaszparik i 4-1. Tak, nowe nabytki strzelają. Również mówimy o mówiliśmy o Jerzu i również Gaszparik. Dobry zakup Górnika. Dwie bramki możemy powiedzieć, prawda? Czy półtorej? Oczywiście, dwie. No powiedzmy dwie. Powiedzmy dwie, a nawet ci powiem, że 2,5. To za tę asystę przy bramce Jerza w 92 minucie. To klasa i gratulacje. Pewnie, wysoko, niezwykle przekonująco. Górnik Zabrze wygrywa z KGHM Zagłębiem Lubi nasze 5-1.